Hej, z tej strony Madzia. Dzisiaj zapraszam Was na sukienkowy haul ze sklepu Tono. Dawno tego sklepu mnie nie było, a wiem, że Wy go bardzo lubicie. Wiem, że Wy bardzo lubicie robić u nich zakupy. Też bardzo często piszecie mi w komentarzach, żebym właśnie zwróciła na nich uwagę, a ja ich znam doskonale. Już kiedyś pojawił się... Dawno, dawno temu pojawił się filmik właśnie z mierzeniem ciuszków z ich sklepu. Zostawię Wam tutaj, to chyba jest już nawet materiał archiwalny. Także dzisiaj będziemy mierzyć sukienki wiosenne, sukienki, które być może w przyszłości nadadzą się na jakieś wyjścia, na jakieś spotkania rodzinne, bo będzie ich dużo, jak wyjdziemy z domu. No i na pewno jakieś wesela, jeśli wszystko wróci do normy. Mam nadzieję, że tak, to wtedy będziemy potrzebować takich właśnie sukienek. Tak jak wspominałam, dzisiaj wybrałam sukienki. Sukienki zwiewne, sukienki przewiewne, sukienki kobiece, romantyczne, wiosenne. Film powstał przy współpracy ze sklepem Tono, co oznacza, że za to zamówienie nie zapłaciłam z własnych pieniędzy. Także dzisiaj będziemy sprawdzać, przymierzać, wydamy swoją opinię na temat tego, co tutaj będę miała Wam do pokazania. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli lubicie takie filmiki. Jeśli chcecie więcej polskich marek na moim kanale, to koniecznie dajcie znać. Oczywiście linki do tych wszystkich kiecek zostawię Wam w opisie na dole i zaczniemy od pierwszej, którą mam na sobie. I od razu Wam powiem, że rozmiary, jakie tutaj będę miała, jakie będę Wam miała do pokazania, są naprawdę szalone, także nie zwracajcie za bardzo uwagi na rozmiary, zwracajcie uwagę na tabelę rozmiarów i na wymiary, jakimi się kierujecie. Ja kieruję się zazwyczaj wymiarem w biuście, tak jak mówiłam, jeśli wejdzie biust, wejdzie wszystko. No i tak też się kierowałam przy wyborze tych sukienek. Jak zobaczycie, mniej więcej wszystko dobrze do siebie pasuje, więc zacznijmy od tej sukienki, którą mam na sobie, a mam ją w rozmiarze. Uwaga, w rozmiarze 60. Ta sukienka nazywa się Ariel. Widziałam, że jest w czterech różnych wzorach, w czterech różnych właśnie kolorach, równie pięknych. Ale przejdźmy do tego, co my tutaj mamy. Mamy długi rękaw z gumką przy rękawie. Ją tutaj pięknie się rozkloszowuje, pięknie robi taki tulipanek. Tutaj mamy dodatkową falbankę. Ten rękaw jest taki półprzeźroczysty, taki właśnie zwiewny, eteryczny. Mamy przepiękny dekolt, przepiękny duży dekolt. Nie za duży, nie za mały, kończy się w tym idealnym miejscu właśnie, w którym powinien się kończyć. Sukienka jest prosta, nie rozszerza się za bardzo na dół, chociaż troszeczkę może tak. I od okolicy, u mnie okolica pod pupą, zaczyna się falbanka. Mamy jedną mniejszą falbankę i drugą większą. I niby fajnie, to jest fajne miejsce właśnie na rozfalbankowanie w okolicy pupy. Właśnie tutaj wszystko proste, wszystko wysmuklone i ta falbanka taki dodaje takiego właśnie dziewczęcego charakteru tej sukience. No i ja mam ją w ogóle w kolorze... Ja patrzyłam na nią i myślałam, że to jest granat, ale to jest czerń. Czerń z granatowymi dodatkami, z granatowymi liściami, z różowymi kwiatami. Nie wiem, czy to są róże, czy jakieś inne kwiaty. W każdym razie wygląda bardzo pięknie, prezentuje się przepięknie. Jeśli chodzi o długość, to sięga mi tak sporo za kolano. Tak powiedziałabym tyle. Także jest to taka długość, że i dla wyższych dziewczyn będzie spoko, i dla niższych też, bo no, nie jest w półłydki, nie jest w tej dziwnej długości, do której ja się jeszcze nie mogę przyzwyczaić. Także sukienka prezentuje się właśnie tak. Materiał jest bardzo przyjemny, bardzo zwiewny. No jest to, na pewno jest to poliester, no ale to są eleganckie sukienki. Po spodem mamy oczywiście podszewkę, także tutaj na środku nic nam nie będzie prześwitywało, prześwitują nam za to rękawy. Wiecie, że ja lubię tego typu rękawy, można je spokojnie tutaj podciągnąć, można zrobić z nich rękaw czy czwarte, tutaj gdzieś tak właśnie podciągnąć i ona się będzie nadawała i na wiosnę właśnie i na lato. W ogóle teraz są super modne właśnie sukienki z długimi rękawami, właśnie choćby takie delikatne, choćby takie skoronki, ale prezentują się super, wysmuklają tą sylwetkę, wysmuklają ręce. No a według mnie prezentuje się super, dajcie znać, co wy sądzicie. Jak Wam się podoba ta sukienka, w ogóle też mi się wydaje, że ze względu na kolor będzie idealnie pasowała właśnie na wiosnę, na jesień, na zimę. Jak najbardziej na tak.
Dajcie znać, co sądzicie. Kolejna sukienka, którą mam na sobie, nosi nazwę Elena i uwaga, mam na sobie rozmiar 52x54, więc tak, to jest ten rozmiar, który mam na sobie. I tutaj mamy bardzo podobny krój do tej poprzedniej, ale zupełnie inny materiał i ten krój rzeczywiście tak naprawdę nie jest podobny, jeśli zobaczycie jej dół. No ale zacznijmy od góry. Znowu mamy piękny dekolt, pięknie wykończony, taki dosyć szeroki, dosyć obszerny. Rękaw mamy 3/4, taki tutaj zbomblowany, gumka przy rękawie. Czy tutaj jest bufiasty? Nie, on po prostu jest bufiasty tutaj. Mamy zasłonięte ramię, wszystko jest w porządku. Sukienka jest prosta, lekko się rozszerza ku dołowi. Tutaj też mamy falbankę, która z przodu zaczyna się właśnie od podbrzucha, zaczyna się nam tutaj falować i z tyłu mamy coś takiego asymetrycznego, bo sukienka jest krótsza z przodu, dłuższa z tyłu. Z tyłu też mamy falbankę, z tym, że ta falbanka po prostu nam sięga nieco niżej. Z tyłu ta sukienka sięga, ta falbana, to przedłużenie sięga do połowy łydki. Prezentuje się to naprawdę ciekawie. Mamy tutaj już takie zacięcie modowe, no bo prezentuje się naprawdę ciekawie. Jeśli chodzi o materiał, to mamy coś takiego troszeczkę rozcięgliwego, tak kapeczkę, tak, żeby się tylko dobrze sukienka dopasowała do naszej sylwetki, ale jest to bardzo elegancki materiał, taki dosyć gruby, nieprześwitujący. Ta sukienka też nie ma podszewki, także no, wydaje mi się, że niepotrzebna jest tutaj podszewka, także sukienka bardzo elegancka, bardzo taka energetyczna ze względu na kolor. To jest kolor taki mocno fuks, taka mocna fuksja, taki mocny róż, taki, który ja najbardziej lubię, taki, w którym każdej dziewczynie jest naprawdę ładnie i wydaje mi się, że ta sukienka zarówno właśnie na wesele, na jakieś większe wyjście, na wyjście nawet gdzieś nawet do trampek bym ją ubrała, bo ona jest właśnie taka zadziorna z tym tyłem asymetrycznym, ale do pracy również czemu nie. Czemu nie, właśnie taka modowa wersja. Do tej sukienki też był dołączony pasek. Pasek właśnie w tym samym kolorze, z tego samego materiału, co ta sukienka. Ten pasek jest troszeczkę dla mnie przykrótkawy, także tutaj apeluję też do sklepu Tono, żeby no żeby ten pasek może ogarnąć jakiś po prostu dłuższy. No bo on tutaj jest zawiązywany tak, no nieładnie wygląda zawiązana. Wydaje mi się, że też sukienka zyskuje tak, takiego podkreślenia w talii, jeśli ktoś ma ochotę podkreślić coś bardziej, jeśli ktoś ma talię taką naprawdę wartą zaznaczenia, no to wydaje mi się, że taki paseczek jak najbardziej się przyda. Ja wolałabym ją nosić właśnie tak luźno, tak bez podkreślania, tak zwiewnie, tak no nonszalancko. Bardzo mi się podoba. Wszystko jest tak, jak ma być. I dekolt, i rękawki, i ta długość. No nie wiem jak wam się podoba. Dajcie znać. To jest właśnie taka sukienka typu i do tańca, i do różańca, i ubrałabym ją do szpilek. Też ja w szpilkę nie chodzę, ale do obcasów bym ją na pewno ubrała. I do trampek. W ogóle to widziałam, że ona w sklepie jest dostępna w 8 różnych kolorach. Także zerknijcie sobie. Kolejna sukienka nazywa się Cheryl i mam ją w rozmiarze 52. Jest to przepiękna, musztardowa sukienka, również z długim rękawem, również z gumką przy nadgarstku, z taką maleńką falbaneczką, taką naprawdę śliczną. Materiał jest zwiewny, lekko naciągliwy, bardzo przypomina wiskozę, ale ma coś w sobie jednak takiego, co się lekko rozciąga, co pozwala tej sukience się nam tutaj dopasować do sylwetki. Nie mamy tutaj wielkiego dekoltu, mamy tutaj takie wiązanie za to, wiązanie pod szyją. W ogóle cały ten krój sukienki sprawia wrażenie, jakby była taka właśnie coś a la domek na prerii, coś takiego właśnie bardzo skromnego, coś bardzo słodkiego. Bardzo mi się ta sukienka właśnie podoba na wiosnę. Także tutaj mamy to wiązanie, tak wygląda zawiązane. Tak wygląda rozwiązane, możecie ją rozwiązać, możecie się tutaj pochwalić troszeczkę dekoltem, jeśli was w ogóle
No jeśli macie problem z tym, że tutaj jest za bardzo zabudowane, to tak, rozwiązane też może być. Rękawy są takie bufiaste, rękawy są takie dosyć duże, takie przepastne. Tutaj też mamy małe marszczenie na ramieniu, także bardzo fajnie się to prezentuje, nie za duże, nie za małe, takie właśnie w sam raz. W biuście jest dosyć mocno dopasowany, u mnie jest tak dopasowany, powiedziałabym, na styk, także no widać, że ten mój biust tutaj wszedł, więcej ani centymetra nie wejdzie, także pamiętajcie, rozmiar 52x130 w biuście, to jest tak na styk. No i ona jest odcięta pod biustem. Właściwie nie pod samym biustem, bo tak jakby w pasie. U mnie jest w talii, no bo ten biust troszeczkę mi podniósł tutaj, ale odcinana jest w pasie, odcinana jest u mnie w dobrym miejscu, ja jestem z tego zadowolona. Co do czego mam tutaj takie małe mieszane uczucia, to do tego marszczenia tutaj na dole w ogóle, no pięknie się prezentuje, ale nie jestem pewna, czy do mojej sylwetki, koniecznie mi napiszcie na dole, no bo sama sukienka mi się bardzo, bardzo podoba. To jak się prezentuje, sięga do kolana, na dole jest taka, wykończona jest taką jakby... takim szyciem, które sprawia, że ta sukienka też robi taką małą falbaneczkę, taką słodką, słodkie zawirowanie na dole. Taka mała, słodka sukieneczka właśnie na wiosnę z długim rękawem. Oczywiście ten rękaw można sobie podciągnąć. Ta gumka jest na tyle elastyczna, na tyle po prostu luźna, że można sobie podciągnąć te rękawy i mieć po prostu rękaw czy czwarty, także bardzo, bardzo fajnie. No tylko dajcie mi znać, jak ja wyglądam w takim kroju, jak to się prezentuje. Nie bardzo poszerza. Poszerzony, poszerzony, no bo rzeczywiście ten krój jest chyba bardziej dedykowany gruszkom, no ale dajcie znać, co sądzicie. W ogóle kolor też do mnie przemawia, taki żółty, taki słoneczny, taki, to jest taki żółty, troszeczkę wpadający w pomarańcz. Widziałam też w sklepie, że jest kolor czarny i chyba kolor oliwkowy, ale ten najbardziej przykuł moje oczy, kolor i ten wzór i to, jak ona jest nienachalna. Kolejna sukienka ma również coś w sobie z koloru żółtego, ale tym razem to jest taki kolor bardziej cytrynowy, taki bardziej właśnie rześki i mam na sobie rozmiar 58, a sukienka nazywa się Aspen. Mam tutaj coś bardziej zwiewnego, coś bardziej właśnie fruwającego. Mam tutaj długi rękaw, przy rękawie gumka, standardowo przezroczysty. Jest ten rękaw z jednej i z drugiej strony. Tutaj mamy dekolt kopertowy zakładany. Pod spodem mamy podszewkę, tutaj w okolicach właśnie biustu. Podszewkę mamy też na dole, także ta spódnica, ten dół jest właśnie taki jakby przeźroczysty, z tego przeźroczystego materiału, ale pod spodem mamy podszewkę, także nic nam tutaj nie prześwituje. Jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę na to, że ona jest odcinana w pasie. Ta sukienka jest odcinana w pasie, ale nie jest odcinana gumką, tylko właśnie takim sztywnym sztywnym szyciem, jakby, takie mam wrażenie. W pasie mamy pas, taki szeroki pas, który rzeczywiście pięknie podkreśla talię. Możecie zobaczyć, naprawdę jest wcięcie i jest wszystko na swoim miejscu, ale ciężko tą sukienkę założyć, no bo zakłada się ją przez głowę, więc po prostu najpierw trzeba biust tutaj zmieścić, bo tutaj jest dobrze, wystarczająco miejsca na biust, ale tutaj ten biust musi przejść przez tą talię, przez to podkreślenie i bardzo żałuję, że tutaj na dole nie ma gumki, że nie jest troszeczkę luźniej. W każdym razie mówię wam, że w pasie nie ma gumki i musicie zwrócić też uwagę na to, że plecy mamy odsłonięte. Plecy są zrobione z tego samego materiału, co cała sukienka, ale nie mają pod spodem podszewki, także widać wam stanik, widać zapięcie od stanika. Dla mnie nie ma problemu, ale zwróćcie na to uwagę, no bo fajnie, jakby ten stanik fajnie wyglądał, fajnie, żeby był dobrze zapięty. Ja mam zawsze z tym problem, po prostu zapinany stanik na to, co się da, jak nie widzę, to warto, żeby to ładnie wyglądało, ładnie się prezentowało. Co jeśli chodzi o dół, to na dole mamy takie jakby falbanki, ale te falbanki, ja nazywam te falbanki, że są takie fejkowe, po prostu, bo tutaj mamy odcięcie,
w pasie, sukienka się rozkloszowuje do dołu i mamy tak jakby przecięcie w okolicach pupy i nie mamy tutaj jakby falbanki, ale to odcięcie właśnie zwraca uwagę na to, że ta sukienka ma więcej objętości, więcej jest tego materiału i po prostu na dole to wszystko pięknie fruwa. W ogóle też na co muszę zwrócić Wam uwagę, to, że ta sukienka jest w koniczynę. Żółta sukienka, jak możecie zobaczyć, to jest z zielonymi jakimiś motywami i te zielone motywy to jest nic innego po prostu jak koniczyna. Koniczyna nadrukowana na tym materiale, no po prostu prezentuje się pięknie. Nie wiem jak Wy, ale ja w swojej szafie jeszcze nie miałam takiej sukienki koniczynowej. Także tak, dajcie znać jak ja w niej wyglądam. Wydaje mi się, że prezentuje się naprawdę dobrze. Fajnie, podoba mi się to podkreślenie talii, ale fajnie też jakby tutaj gdzieś pojawiło się coś luźniejszego, jakaś gumka, coś w ten deseń. Ogólnie to wielki szacun za dekolty. Na to czekaliśmy, na to czekałyśmy, na to właśnie się nastawiałyśmy na wiosnę i na lato. Na dekolty. Kolejna sukienka to jest dokładnie ten sam krój i ten sam rozmiar co poprzednio. Mam tutaj krój Aspen i rozmiar 58, przy czym wzór już zielony, w zieloną łączkę. No słuchajcie, nie mogłam się opanować, jak ją zobaczyłam, to po prostu pomyślałam, że nie, muszę mieć, muszę zmierzyć, muszę zobaczyć jak ja w niej będę wyglądała, bo już ten wzór drobniutkiej łączki kwiatowej na zielonym tle chodzi za mną od zeszłego roku i nie mogłam znaleźć dalej sukienki i chyba wreszcie znalazłam. No i cóż, tutaj mamy to samo. Długi rękaw, przeźroczysty materiał, bardzo miękki materiał, bardzo milutki, taki jak mgiełka, taki, że tylko lekko ją dotkniecie, ona faluje na wszystkie strony, naprawdę materiał jest niesamowicie przyjemny, niesamowicie miękki. No ta gumeczka, tak jak mówiłam, jest przy rękawach, odcięcie pod biustem, przy czym tutaj mam wrażenie, że jest trochę gumki, mam wrażenie, że tutaj jest nieco luźniej, tak? Przynajmniej mi się wydaje, zresztą zobaczycie, na przybitkach zobaczycie, jak na mnie leży ta sukienka. Wydaje mi się, że jest nieco luźniej tutaj pod biustem, także to wszystko zależy. No i tak samo jak w poprzedniej, tutaj z przodu mamy zieloną podszewkę pod spodem, mamy również zieloną podszewkę na dole przy spódnicy. Spódnica jest tak jakby z dodatkową falbanką, z tą fejkową falbanką, z przecięciem, z taką fajną objętością. Długość taka do kolana, lekko za kolano. No i tył mamy przezroczyste, po prostu plecy mamy przezroczyste, wszystko nam widać, to też na to uczulam, żebyście wiedziały, no i prezentuje się tak, no wydaje mi się, że kolor zielony właśnie na wiosnę, taki jest taki soczysty, jest taki taki właśnie trawiasty, jest taki no naprawdę, naprawdę łąkowy, łąkowym powiedziała, właśnie taki jak szukałam. No i dajcie znać jak ja w niej wyglądam, ja w ogóle z kolorem zielonym to mam tak nie po drodze, w ogóle właściwie żadnych zielonych rzeczy w mojej szafie nie ma oprócz zielonych spodni, także dajcie znać. Czekam na Wasze opinie. No po prostu kocham tą sukienkę, jest przepiękna. Po prostu tak dziewczęcej sukienki to nie widziałam. Dekolt oczywiście, jeszcze Wam wspomnę, też jest zakładany. Też jest tutaj taki kopertowy. Tutaj też uważajcie z podszewką. No to podszewka jest podszyta. I ona lubi tutaj wychodzić, ale wydaje mi się, że złapanie tego dekoltu tutaj w jednym miejscu, o tutaj na przykład, załatwi sprawę. I będzie idealnie. Już nie mogę doczekać, kiedy w niej wyjdę, kiedy będzie można wyjść w ogóle z domu. No. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Wydaje mi się, że bardzo fajnie. Jest podkreślone, co ma być podkreślone. Brzuch nie odstaje. Nie jest ciążowo, a jest zwiewnie, eterycznie. Wiosennie. I to już całe moje zamówienie z Tono. Wszystkie sukienki, które miałam Wam do pokazania, dajcie znać, która z nich spodobała Wam się najbardziej, która Wam wpadła w oko, w której ja prezentuję się najlepiej. Tak jak wspominałam, zamawiałam zwiewne sukienki, zamawiałam właśnie takie sukienki, których my szukamy, które dziewczyny plus size szukają, które chcą się pokazać, które są teraz modne, które są na czasie. I takie sukienki możecie u nich znaleźć, to jest fajne. I fajne też, że jest dziewczyna,
dziecięco, jest młodzieżowo, jest fajnie, jest modowo, jest taki smaczek, naprawdę możecie znaleźć u nich fajne ciuchy. Wydaje mi się, że granatowa sukienka spokojnie może nadawać się na wyjście na wesele, jeśli macie wesele w najbliższych miesiącach, jeśli nie zostało odwołane, jeśli kurczę, nie wiem jak to będzie z lipcem i sierpniem, ale jeśli będziecie poszukiwać jakichś sukienek właśnie na wesela w ostatniej chwili, to zerknijcie do nich, zobaczcie sobie na właśnie takie zwiewne kiecuszki, które prezentują się naprawdę, naprawdę fajnie. Zresztą myślę, że w tej też bym poszła, w tej zielonej też bym poszła. Ona jest taka właśnie dziewczęca, taka nie bardzo elegancka, nie jakaś, wiecie, nie jakaś taka sztywna, zwiewna, dla młodej dziewczyny, dla dojrzałej kobiety, jak najbardziej. To nie jest materiał dzianinowy, to jest materiał właśnie taki elegancki. Wydaje mi się, że prezentuje się spoko. Ja bym poszła w takiej sukience na wesele, myślę, że bez problemu. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję, jeśli filmik wam się podobał. Dajcie znać, czy kupujecie w Tono, czy zamawiacie w Tono, co kupujecie. Wiem, że też mają dużo rozmiarów, mniejszych rozmiarów. Także dajcie mi znać, co kupujecie, jakie sklepy chcecie zobaczyć na moim kanale. Zapraszam do moich social mediów, zapraszam na Facebooka, zapraszam na Instagrama i na bloga. Tam też będą się pojawiały stylizacje w miarę możliwości. W miarę możliwości mam nadzieję zrobienie jakichś zdjęć. Także tam też mnie obserwujcie i zapraszam was też na mojego TikToka. Słuchajcie, tak, założyłam TikToka i tam was zapraszam. Oczywiście mój nick to Madzio, standardowo wbijajcie, zobaczcie co nagrywam. Na dzisiaj to już było wszystko. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłyście. Mam nadzieję, że was zainspirowałam. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa!